Zobaczcie, jak tu jest pięknie, w ogóle jaka to jest pora też, bo za chwilę będzie jakaś burza, coś się stanie. No, tak, dzieje się. I to się tak czuje, nie? Tak, że... tak, jest napięcie. A wczoraj była chyba pełnia? 14? Czy to dzisiaj jest pełnia? Tak. I ja też to po prostu tak... Wampir, nie wampir, tak się mówi. Pełnia cię wypełniła. No, że wiesz, tak mnie... Można powiedzieć, że mnie tak utwierdza w obecności tu, że tak mnie ściąga. No, moja babcia. Ale tak, to na obtłuczone kolana. A wy nie siadacie, okay? Będę sam? No ja chyba, że ty jesteś artystą. Że artysta jest samotny. No właśnie. Musi być smutny. Że ludzie chcą tutaj tworzyć tak zwaną wspólnotę i więź między sobą. Co nie jest takie oczywiste. Na pogrzebie mojego kolegi ze 115 i tam spotkałem moich kolegów i koleżanki, z którymi byłem w pierwszej i drugiej klasie szkoły podstawowej. I mi się zwierzyłem, że to jest bardzo silna obecność czegoś, co można by nazwać dzieciństwem na Sadybie. Że to jest inspiracją już, że powiem, na wieki. Ale wydaje mi się, że na takim poziomie świadomości wytworzyłem sobie coś w rodzaju legendy sadybiańskiej. I legenda sadybiańska polega na tym, że kolebką mojego, że powiem, kreowania była ulica Zdrojowa. Rozkopana ulica, bardzo szeroka, która po obu stronach posiadała różnorodne domy, ale zbudowane, nazwijmy, na podstawie tej samej koncepcji pod tytułem dwa domy i ogród na dwie rodziny, połączone ze sobą. I tak to w tym szyku ciągnęło się przez całą Zdrojową, która dla mnie była otchłanią. Teraz nawet, myślę, że w mojej pamięci ona funkcjonuje jako taka droga, którą idąc, bym doszedł do tego miejsca, gdzie teraz siedzę. No tak. Ulicą Zdrojową podążałem. Czasami jak padał deszcz, to się zakładało gumiaki zwane kaloszami i w nich się na przykład badało ciśnienie. Albo na przykład uciekając z domu, brałem walizkę, jak doszedłem do końca Zdrojowej, to znaczy, że miałem już czas na refleksję i najczęściej spotykałem rodziców już jakby w drodze, bo ucieczka była na tyle długa, wiedziałem, że nie poradzę sobie jakby z otchłanią wszechświata, że jak tylko dojdę do końca, to musi coś zdarzyć. No i wtedy przychodził mój tata albo mama i pytała, a gdzie ty idziesz z tą walizką? A ja mówię, bo miałem już wyrzuty sumienia, bo pojawiło się u mnie wyrzuty sumienia, pamiętacie, że byliśmy podobnie jak wielu naszych rówieśników, przygotowywani do życia w świecie religii. I tutaj w tym kościółku do tej pory wspominałem, jak się z Marcinkowskim, kurde. Nie, kto to był, z Chętnikiem się tłukłem przed komunią i ciągle stałem w kącie na lekcjach religii. To mnie uratowało przed fanatyzmem, moim zdaniem. Uratowało mnie przed fanatyzmem, że górę wzięło poczucie humoru. Bo stwierdziłem, że w sytuacji tak napiętej, gdzie przekazywana wiedza tak poważna, dogłębna, dotycząca naszego ducha, naszej wspólnoty, że po prostu pękał mi ten balonik tam po 10 minutach. Było takie... Do kąta, Althammer do kąta. I stałem po prostu przed taką szafką pełną dewocjonali. I nikt wtedy, myślę, że nie przypuszczał, jak moja twórczość zwiąże się ze sztuką sakralną. Mm-hmm. Pamiętam, mówiłeś o tym, że kiedyś chciałeś zbudować kościół i byś go zbudował jako schody. Tylko kiedyś powiedziałeś. W zasadzie teraz już po tym, co zrobił Kalina, już nie będę, teraz bym się tym nie zajmował już schodami. Wydaje mi się, że schody do kościoła już mamy. 1980 któryś rok. Tak, raczej. Raczej bym już uznał tą piękną wiedzę z Dalekiego Wschodu, że już jesteśmy naszym kościołem. Nasze ciało to nasza główna nawa. Jak się niektórzy czują w niszy, no to już jakby sobie mogę powiedzieć. Ja tam w tym kącie w tym kościele stoję cały. Ale tutaj jakby też pamiętajmy, że na Zdrojową przyjeżdżała z Placu Zbawiciela, z Alei Wyzwolenia, aby mnie wyzwolić moja kochana wierząca babcia. Więc to była najlepsza kałuża na Zdrojowej, pamiętam. No kurczę, tak. Tak, tam były głębokie rzeczywiście, jak powiedziałeś, to mi się przypomina. Nie było komórek, ale wiadomo, jak spadł deszcz, spotykało się, wchodziło. Ja szedłem, zbiegłem z koleżami, a tam już byli ci, co mieszkali na Truskawieckiej albo na Iwonickiej, już po prostu byli. Na Orężnej. No właśnie. Gdzie zresztą moja ciotka do tej pory wspaniale sobie radzi. Nawet myślałem, żeby ją tak wkręcić i że się u niej na herbatkę umówimy.
A ciotka też jest niezłą gawędziarą, trzeba przyznać. Była nauczycielką w tej szkole tutaj. Aha. Obie z TS teraz. U nas były walki między 115 a 106. To jest 106, nie? 103 właśnie, tak? Ja nawet nie zdążyłem poznać 103, tak byłem. Ale wiecie, że miałem jeszcze sny. Jeszcze we śnie odwiedzałem 115 i chodziłem po korytarzach. To były, moim zdaniem mistyka jakby tutaj ma swoje korzenie. W współczesnej sztuki polskiej to, że ja z innymi artystami tak łaknę więzi, tak łaknę sobie po prostu wzajemnie pomazać po swoich obrazkach, to dzięki tym doświadczeniom. Pani Just i takim pedagogom, którzy nie mieli mi za złe, że ingeruję w elementarz Falskiego, wycinając i robiąc z tego interaktywną książkę pod podłoże, czy te podstawy pedagogiki nowoczesnej. Diorama. No, ona już została, bo zapewnić wtedy to się nazywało chuligaństwo albo wandalizm. Ale a potem, nie twórczość. Ale nie. Trzeba robić to dyskretnie, ale wszystkie elementarze, można powiedzieć, zostały, jakby ta nasza elementarna wiedza została, można powiedzieć, uszkodzona. Wydaje mi się, że z jakiejś głębokiej potrzeby nieakceptowania, jak to się mówi, konserwatywnych poglądów. Tak, bardzo ją przeżywałem. Właśnie ta ucieczka z walizką, ta wyprawa donikąd, to był efekt tego, że miałem takie głębokie poczucie winy, że nie jestem godny żyć ze swoimi rodzicami. Skoro codziennie dostaję 4 oceny niedostateczne, po prostu... I stoisz w kościele. Akademię Sztuk Pięknych tylko opuściłem już po tych doświadczeniach, że szkoła jest tylko po to, żeby z niej wyrosnąć. To jest jak ubranko po starszym bracie, że jest fajne, ale w którymś momencie już rośniesz i mówisz, ten mundurek już mi nie pasuje. W ogóle nagość, można powiedzieć, jest moją prawdziwą formułą. Nagość i natura to są te miejsca, które ja będę odwiedzał jak najczęściej. Nie, po właśnie, prostu. Bo nudyzm jak jest klasyczny, to już jest nudny. No tak. To musi być jakiś neoklasyczny. Neoklasyczny. W sensie, że na przykład nudyzm samotności, że na przykład idziesz do lasu, rozbierasz się i siedzisz na trawie i nikomu nie musisz manifestować, że jesteś nagi, ponieważ jakby robisz to z siebie, a nie dla innych. Ale oczywiście teraz w kontekście tego, co robi mój przyjaciel Żwirek, czyli Postporn Festiwalu, który z Gutkiem uruchomili, można się odwołać do takiej potrzeby powrotu do ciała, jakby też i który tu poprzez morsowanie ludzie przeżywają. Można powiedzieć, że Jeziorko Czerniakowskie jest takim nowym kościołem niebowstąpienia, gdzie dokonuje się modernizacja poglądów. Będę się ciotką tłumaczył, bo ona się, można powiedzieć, trzyma jeszcze tych struktur, można powiedzieć, zamieszkłych. A ciotka mieszka, tak? Powiedziałeś, że cały czas mieszka, tutaj. Tak. Tutaj. Jest, bo... morsuje. Ciotka jest naszą, można powiedzieć, naszym morsem prekursorem. Seniorką? Ciotka Ilona, matka Igora Stego i Tośka. To od niej się dowiedziałem, że w Jeziorku morsują. Tak pod 80? A może po? Coś koło 80, ale wygląda dziarsko, jest dziarsko. Pozdrawiam ciotkę Ilona. O mały włos była moim tym haronem przez chwilę, bo tu zdarzył mi się niezwykły przypadek. Bo w tym przedszkolu zdarzyło mi się coś, co później się dowiedziałem w historii, przydarzyło się też Józefowi Beuysowi, mojemu koledze z Niemiec. I przeżyłem taką śmierć trochę swoją, ponieważ miałem ciężki wypadek podczas tańców na rytmice. Mój kolega Pańczak podczas tańców doprowadził do skomplikowanego złamania mojej kończyny. I taki na granicy świadomości przerażonego czterolatka zostałem wieziony erką do szpitala. I wtedy do tego pojazdu dosiadła się ciotka Ilona i wtedy ją zapytałem, pamiętam, czy już jadę tam właśnie, czy jedziemy do doła. Ciociu, czy jedziemy do doła? Czy do doła mnie teraz zakopią?
Ale no, śmiechy na bok, bo ja 4 miesiące siedziałem w szpitalu, gdzie był zakaz odwiedzania dziecka. Miałem skomplikowane złamanie i te 4 miesiące, wydaje mi się, że były moim właśnie takim etapem transgresji jakiejś, jakiś mistycyzm się tam musiał dokonać. Co 4-latek bez telewizji, bez telefonu może robić w szpitalu, zamkniętym z nogą na tym... Stąd ten kreatyzm. Kreatyzm. Wydaje mi się, że musiałem zacząć penetrować obszary ducha, jakby byłem zmuszony. Czyli jako 4-latek wracam tutaj już po śmierci. Doceniam jeziorko, po prostu tajemniczą ulicę okrężną, którą... Pamiętam, że już jako późny przedszkolak nawet sam chodziłem ze Zdrojowej tutaj do przedszkola. Niesamowitą autonomię miały dzieci w tamtych czasach. Nie wiem, czy to pamiętacie. No, biegaliśmy na jeziorko się kąpać przez... Tak. Spotykaliśmy się też... Na Bosaka się chodziło z domu, się wychodziło na Bosaka do jeziorka. Tak. To było bardzo takie afrykańskie doświadczenie, że po prostu tam z jednej ulicy do drugiej szło się, niektóre były takie bardziej znane, inne nie, ale też były więzi, oczywiście znało się mieszkańców, odwiedzało się rodziny, bywało się w domach. Połączyć tych wszystkich później ciekawych mieszkańców, nie wiem, Ząbka, Dżoniaka, Kunańca, Chętnika, jakby i ich losy dalsze, co bardzo wpływało na percepcję, jak różne mogą być. Ja już się uzewnętrzniałem, że siedząc w tym błocie odkrywałem, że to jest pierwotna materia. Moje rzeźby nietrwałe wtedy powstawały właśnie z tej gliny wykopywanej ze Zdrojowej. Przecież policja zaprowadziła mnie do domu. Ponieważ ja... Za dużo gliny ukradłeś. Nie, bo ja domy, nie, ale Paweł miałem, całą nie, miałem, glinę. Nie, miałem glinę, to ja nic, ale ja miałem jakąś mantrę. Miałem i lepiłem z tej gliny i mówiłem, glina to milicja. Glina to milicja, glina to milicja. I sobie lepiłem. I szedł, wyobraźcie sobie, to musiało być bardzo komiczne, bo przychodził chyba dzielnicowy w takim mundurze, szorym. I tak go zarejestrowałem, że idzie ktoś, ale w ogóle nie myślałem, że mam się bać, wiem, że robię coś złego. Po prostu... Ktoś, starsi koledzy nauczyli mnie, że glina to milicja i po prostu w dobrej wierze robiłem swoje pierwsze motywne figurki, tak zwanych idoli. A policjant powiedział, no to chodź chłopczyku tutaj. I do taty mojego poszedł ze skargą, czujecie? To trzeba by podnieść edukację też dzielnicowych właśnie na tym, z tego miejsca. Po latach zgłosiłem projekt tak zwanej pozytywnej milicji, czy też miłej policji, czyli milicji, kiedy już była policja. Żeby milicja to nie byli ci, co jakby mają tam broń i tak dalej, tylko to są powiedzmy kuratorzy artystyczni. To są wykształceni edukatorzy, wykształceni duchowo, emocjonalnie, psychoterapeuci dziecięcy i młodzieżowi, którzy dbają po prostu o harmonię w swoim rewirze. Być może ta Sadyba to jest taki też taki moment, żeby... Bo ja miałem wspaniałe dzieciństwo. Spotykam też ludzi, przyjaciół, którzy dzieciństwo chcieliby zapomnieć. A ja sobie takie ukształtowałem, prawdopodobnie zmitologizowałem, jak się to robi w umyśle, ale jest to taka mitologia niewojenna. W zasadzie tam jest kilka sekwencji dosłownie. Trochę na gości, tak jak to w mitologii tak, pewnie. Tak. Ale to było fajnie, bo to było trochę miasto, trochę wieś. Tak. Tak. Niezorganizowana przestrzeń jeszcze, czyli przestrzeń otwarta. To potem jak Hansena poznałem, to wydaje mi się, że gdybym nie mieszkał na Zdrojowej, no przecież... się fraszki zbierać w fosie. Ale z Gora z tym szliśmy, tam gdzie teraz Zdrojowa mknie ku Stegną, to były pola i czasami były kartofle. I kartofle się wygrzebywało, paliło się ognisko na drodze, którą nikt nie jeździł. Znaczyło się kartofle, żeby tam każdy miał... No i... To przecież, kurczę, to scena jak z tego, z Chełmoński. Chełmoński. Jeszcze krowy tam czasem ktoś wyprowadził. Ja się załapałem na to i pomyślałem, jejku, jakie to spektrum. A potem, o ironię losu, przeprowadziłem się na Brudno. Jak cymbale w ciemno na metę, do stachy bardachy, gdzie kumple i placha, i to, i śmo, i wdechę. Do stachy bardachy, gdzie i śmo, i wdechę. I normalnie się stacha ucieszy, no. I oczom własnym nie wierzę, nie widzę ni chaty, ni mety. Tu bloki, tam bloki i nie wiem, gdzie jestem, to chyba dzielnica nie ta. W
Wnerwiłem się na taksiarza. Gdzieś ty mnie przywiózł z lewarku. A bo co? Mówiłem wszak chyba wyraźnie, na brudno. Jak wyjdę z nerw. Tylko bardziej dramatycznie, bo tam już było hamowo. To już było naprawdę ciężkie hamowo, bo dzieciaki popakowane z robotniczo-chłopskich rodzin, niezasymilowane, nieznające się, skonfliktowane same ze sobą, z rodzina, które, wiesz, musiały zostawić świnie i trzodę i zamieszkać w blokach. Ludzie sobie nie radzili. Tam wibrowało przemocą i przydały mi się tutaj jakby kursy sztuki walki nazdrojowej, bo musiałem sobie jakoś przedrzeć ścieżkę z tęsknoty za tym, co tutaj było naturalne. Z tęsknoty za tym, że się odwiedzamy. Zresztą ja tu praktykowałem. Moje nieświadome, zupełnie podświadome zadanie było, że ja w 40-osobowej klasie zaprzyjaźniłem się prawie z każdym, przynajmniej chłopakami, bo dziewczyn wtedy jakoś tak nie czułem jeszcze bluesa, miałem inne zainteresowania. I zaprzyjaźniłem się prawie ze wszystkimi chłopakami, czyli jak ich teraz spotkam na brudnie, no to jest czoło, wszystko jest jakby ciągłe kojarzenie i więzi. I że to było budowanie takich naturalnych relacji, które tam wyraźnie były za mam i 11 lat jak się tam wprowadzam. Na brudno? No, na brudno. Jako 11-latek trafiam do przeludnionej szkoły Szarych Szeregów. Śmieszne, bo też ciągle się mylą, bo ta jest 115, a tamta była 105. Tak, no właśnie. Mieszkam w bloku na 5. piętrze. Taki nieotynkowany, po prostu no totalnie wyobcowana sytuacja. Na szczęście moi rodzice też z jakiegoś takiego przyjaznego rozpędu poznają szybko wszystkich sąsiadów i mamy takie dosyć harmonijne wejście w środowisko, najbliższe otoczenie. No, też są bezdroża, też krowy na łąkach, pola. Ale też nazwałbyś to taką formą otwartą, to wtedy brudno, czy nie? Tak, formą otwartą, ale taką formą otwartą, mocno zdewastowaną estetycznie. O ile tutaj tej dewastacji nie można było odczuć, bo ludzie budowali ewentualnie pojedyncze domy albo małe osiedla, rozpoczynały się stegny i to też inna skala. Brudno jednak w swojej skali było gigantyczne. Tak. Zasobieskiego tam były jakieś dalsze bloki, to już był trochę inny świat. To brudno było brutalistyczne. Oczywiście dało mi taki wystrzał w kosmos, że prawdopodobnie później pojechałem do Afryki przez to. Że chciałem się jakoś stamtąd wydostać. Aż do Afryki, tak? Czy to? Tak, to jest niebywałe, że ja w Afryce odkryłem jakby w ogóle... Okej, tu sobie ryba. Pomyślałem sobie, dobra, to nawet jeżeli Boga nie ma, to na pewno jest jakiś reżyser, bo to wszystko mi się jakoś układa, to jest spójne. Ile czasu byłeś w Afryce? No tam pierwszy raz pojechałem na 3 miesiące. Potem jeździłem tak, żeby odwiedzić już tego mojego przyjaciela i brata Jusufa, który teraz jest w Europie. Biorę tu pod uwagę Afrykę i mistycyzm, być może z jakimś udziałem częściowym tak zwanych stanów transgresywnych. Teraz wchodzi jako terapia dla jakby skołowanych mieszkańców świata zachodniego, pojawia się ayahuasca, odkrywają ludzie magiczne grzyby. Ja miałem wtedy Afrykę i moje pierwsze doświadczenia z marihuaną, które mnie wystrzeliło w kosmos i można powiedzieć, już nigdy nie wróciłem do siebie. Siedziałem tak jak teraz w środku Afryki i mówię tak, dobra, gdziekolwiek się teraz ruszę, to już nie będę tutaj, gdzie siedzę. Czy ja mam odwagę? Takie działanie. Czy ja mam odwagę wstać z tego miejsca, gdzie wiem przynajmniej kim jestem, albo przynajmniej, że mogę rozpocząć takie wątpliwości. Czy ja mogę wstać i pójść w stronę tych ludzi, którzy wydają mi się nie tacy dobrze znajomi, nie są Polakami, ale to nie jest jakaś super przyjazna grupa, strasznie skonfliktowana społeczność. I że ja tam mam się przedostać stąd. I pamiętam, że ten odcinek, kiedy pokonywałem go, rażony pierwszą dawką wypalonej afrykańskiej marihuany, powiedziałem, że jeżeli to się stanie, to moja babcia Weronika miała rację. Bóg istnieje i wszystko, co mi się przydarza, jest po prostu istnym cudem. Z taką wiedzą chyba wróciłem na brudno i pomyślałem sobie, zaraz ludzie, mieszkacie tu w takim poczuciu dezintegracji, tak skonfliktowani, bez jakiejkolwiek
koncepcji, żeby zrobić z tego jakąś zabawę, jakby odreagowując panicznie, bólem, frustracją, to stłamszenie, podczas gdy wasi bracia w Afryce miłują się i żyją po prostu w takiej kosmicznej harmonii, bo to właśnie ja dostałem od dogonu w pakiecie. Kiedy przyjechaliśmy tam, byliśmy po prostu częścią tej wioski, byliśmy bardzo dobrze przyjęci. Wszyscy, we wszystkich wioskach witano nas, częstowano nas piwem konio, w którym pływały jakieś fragmenty trawy, częstowano nas orzeszkami, pozdrawiano, mnóstwo dziecięcych łapek po prostu przybijałem. Ludzie naśladowali, jak mówiłem, po polsku. Mali dogoni mówili po prostu po polsku. I mieszkają w glinianych domkach, ja mówię. No dobra, wy żeście to zbudowali, to z pustaka. To nawet wygląda podobnie, może nie jest aż jakby takie ciepłe, takie swojskie, ale spoko. Jesteście tacy sami w sumie. I to mnie tak pchało. Mnie to pchało, bo ja nie miałem takiej klarownej, nazwijmy, na poziomie intelektualnym wizji, czemu to służy. Po prostu mówiłem, zróbmy coś razem. Tak zbudujmy, znaczy już wioskę zbudowaliśmy, ale zróbmy coś takiego, co nam da takie... Aha, i pamiętam, że wtedy wychodziło takie czasopismo Razem, które ja czytałem ciągle. I to było nawoływanie też do robienia, do współpracy. Moi rodzice to prenumerowali i ja czytałem to razem z nimi. Więc w związku z tym myślałem, że dostałem dużo sygnałów do tego, żeby pojęcie razem jakby przekuć w doświadczenie. Teraz chwila czasu na to, żeby się dobrać w te zespoły. Czyli po 4 osoby najpierw, żeby się wszyscy dobrać. Tak, po 4 zespoły na każdą klatkę schodową. Najważniejsze dotrzeć, nawiązać kontakt wzrokowy, mentalny z lokatorem. Pomyślałem, że 2000 rok to jest taki czas, kiedy wiele osób oczekuje jakichś cudownych wydarzeń. A ponieważ ja w 1999 roku wymyśliłem zbudowanie z okienek naszego domu, bloku przy Krasnobrodzkiej 13, wielkiego napisu, gigantycznego napisu 2000, to pomyślałem, że to jest gotowy projekt na cud na Brudnie. Czy słyszał pan coś o tej akcji Brudno 2000 już? Tak, tak. Aha, dobrze, więc chcieliśmy panu przekazać ulotkę informacyjną, dokładną. Więc tu są wszystkie szczegóły dotyczące, jak należy zapalać światła. Tutaj ma pan pokazane, że nie należy zapalać żadnych świateł. Ewentualnie, tak, telewizję można oglądać oczywiście, ewentualnie tu są telefony, jakby pan miał jakieś zapytania. Osobiście chciałbym to wziąć udział. Jestem pana sąsiadem w górę. Tak, wiem. Numer 30, wszystkie światła zgaszone od strony parkingu. Tak. Jakby się udało. No na pewno się uda. Zgaszenie jest proszę odpalenie. Informacja, że telewizor ma zostać włączony. Baza ma znak wywoławczy pasieka 3702. My będziemy docierali
informując, które okno jeszcze się nie zapaliło, bądź które należy zgasić, podając numery mieszkań. Tu nie ma. O, jeszcze tam jest. 07. 07. Słuchajcie, mają wszystkie zgaszone światła po 165, jak oni mają w końcu? Nie, nie, tam było ciemno, niech zasłonią zasłony na przykład. Dobra, to jest oś 9. Nie ma pierwsza klatka. Zapalonego światła, nie ma ich w domu. Dobra, trudno. Organizujemy dosyć dużo nowej gazety praskiej, która na swoich łamach od samego początku zaistnienia tego pomysłu upowszechniała ten pomysł, wyjaśniała, na czym on polega. Warszawski Ośrodek Telewizyjny od samego początku również dzielnie towarzyszył przygotowaniom do tego. Bardzo dziękuję. Widzę, że napis już jest gotowy. Więc teraz już tylko zabawa, grochówka i pokaż sztuczny chodnik. Wszystkim bardzo dziękuję. I tu i tam daję wam słowo, przyjemność mam. I to i owo, i tu i tam daję wam słowo, przyjemność mam. Ponieważ była pora majowa, dziewczyna kieckie, coś jest gotowa, wszystko jest znowu, daję wam słowo. No co? I tu i tam daję wam słowo, przyjemność mam. Co ja się przy tym napracowałem, to też zapłatę, wszystko dostałem. Wszystko jest mogło, daję wam słowo, daję wam słowo. No co? I to i to, i to i owo, i tu i tam. Daję wam słowo, przyjemność mam. I to i owo, i tu i tam. Już żonkę mam. Tak, że to czemu jakby nadrzędne jest wszystko to, że wszystkie te działania służą jednak wspólnemu doświadczeniu. Temu, że otworzysz się, jakby, że to ty jesteś tą otwartą formą. Od ciebie się to wszystko zaczyna. Tylko czy wypuściłeś te, czy że tak powiem się zrobiłeś, że tak powiem wystarczająco przewiewny jesteś. Czy jesteś, że powiem, czy wypuściłeś te neurony, czy je tam macki, liście, czy co tam masz, nie wiem, korzenie. Nie? Czy jesteś kurczę kawałkiem drewna, który już wysycha. To był taki zeitgeist. Wszyscy tak wspominamy, bo ja teraz ze Żmiją wróciłem z pleneru, gdzie malowaliśmy dwa dni temu razem. I myślę, że to był fenomen tak zwanego ducha czasu. I nakładających się na siebie energii poszukiwaczy, jakiejś radości też chyba. Radości, że ludzie nagle znaleźli się w miejscu, gdzie wszystko im wolno. Śmialiśmy się z tego, ale właśnie doświadczenie na gości było jednym z podstawowych rytuałów w kowalni. Tam nie pamiętam, chyba jeden ze studentów się nie rozebrał i tylko dlatego go pamiętam. To było fajne. Widzieliśmy tak, dobra, Kozyra, ciekawe, kiedy się rozbierze. Stojkow. No, Adamas się nie rozbierał. On drążył jednak przestrzeń głowy bardziej. Otwierał głowę i rozbierał elementy, architekturę. Przestrzeń. Ale to było fajne, bo to było takie drugie przedszkole. Potem tutaj na Zacisznej chyba, nie? Jest to przedszkole. Ciekawe, Zdrojowa, Zaciszna, nie? Jak przez rok miałem studentów i pracowałem na Akademii, to na Spokojnej. Miałem dwa epizody, jest dwa lata w Wiedeńskiej Akademii, w tym budynku, gdzie Hitlera nie przyjęli. Dostałem piękną pracownię po profesorze w XIX-wiecznym studio. I drugi epizod później w Akademii Sztuk Pięknych, gdzie zrobiłem projekt o się też w formie otwartej. A co jeżeli nadrzędną wartością nie będzie indywidualna kariera, tylko wspólne doświadczenie? Świetnie, no do tej pory się przyjaźnię z tymi studentami, którzy brali udział. Właśnie skończyłem rzeźbę Światowida,
którą wysłałem jako totem, że to żeby totemiczną na targi białego człowieka. Z hebanu. Czarna rzeźba z hebanu. Dwa metry. Rzeźbiona wspólnie z dwoma artystami. No niestety pod moją marką, bo takie są prawa białego człowieka na targach bez lei. Ale wysłałem ją z takim właśnie wotywnym przesłaniem, że ten światowid tam zostanie odczytany właściwie. Że to jest taki znak, że jest wojna. Sportretowałem tam Putina. To jest jedna z twarzy. Że sportretowałem w tym światowidzie jedną z twarzy, żeby ludzie mogli się zastanowić właśnie, jakie twarze powinien mieć światowid. Jak go należy może przerobić albo przeprojektować. World viewer chyba, czyli coś takiego po angielsku to się nazywa. Czyli ten, który widzi wokół. Czyli nie patrzy z jakby... Też jest formą otwartą. W sumie mógłbym się powołać, że światowid to jest kontynuacja myśli Hansenowskiej. Tak, mógłby być tak. Mi się też podoba to, że to Tosiek, jeden z morsów, mój brat, wystąpił z taką koncepcją, żeby tu właśnie poukładać te takie ciała drzew. Że to piękny obiekt, piękna rzeźba. I widzę, że tu ktoś nawet zrobił takie bardzo czułe śmietniki z wikliny. Tak. To od razu tak. To działa. To wnosi świadomość w wspólną przestrzeń. Tak. To właśnie takie gesty. Widzę, że tu koledzy zostali skupieni jako to takie, można powiedzieć, tak, jakoś takie niekompatybilne z otoczeniem. I też bardzo lubię ten obiekt. On mi się wydaje taki słowiański. Ta brama wody. Taka do obmywania się. Taka zamiast chrzcielnicy. I ją sportretowaliśmy w tej mezali. Thank you.
to był projekt, dzieło życia mojego przyjaciela Jacka Taszakowskiego, który marzył o zrobieniu filmu lalkowego. Nadal mu to chodzi po głowie. Zwrócił się do mnie, tak my się poznaliśmy. Ja wtedy robiłem lalki, a on robił teledyski. I tak się poznaliśmy, przez lata pracowaliśmy, tak poznałem naszego brata, Leszka. Oni mieli filmotwórnię i żeby było śmieszniej, albo też żeby ten plan był jeszcze bardziej spójny, to Leszek wcześniej montował mu film dyplomowy, pracując w Stodole. Tak. Czyli jak szukałem w książce telefonicznej, można było znaleźć montowanie Stodoła. Klub film. Moją córką Weroniką Althammer Domek dla lalek, którego intencją było pokazanie filmu Weroniki. Filmu, który zrobiła podczas swoich studiów w łódzkiej szkole filmowej. Zobaczyłem ten film i dowiedziałem się, że zamierza go pokazywać na festiwalach. Pierwszą moją refleksją było, to jest film o lalkach. Ja kiedyś, wiele lat temu, na Starym Mieście umieściłem domek dla lalek, w którym też pokazywana była projekcja telewizyjna, wprawdzie transmisja 1:1 z polskiego programu telewizyjnego, ale że ten pomysł wydał mi się świetny, aby wypromować i opowiedzieć o filmie mojej córki, Weroniki. Tak doszło do stworzenia tego wspaniałego domku, przy którym teraz stoimy. Więc jest to jej dzieło, inspirowane dziełem moim. I to jest też historia o pewnej tradycji, pewnej wiedzy, którą próbowałem zawrzeć w tej pierwszej realizacji, w tym domku, który z jednej strony inspirowany był bajką o Pawle i Gawle, dwóch sąsiadach mieszkających jeden nad drugim, ale też odnoszącym się do pewnej konstrukcji, którą zapamiętałem z czasów młodzieńczych, czyli książki o Hunie, czyli tak zwanej wiedzy tajemnej, gdzie cała konstrukcja świadomości człowieka, czy jego konstrukcji, zapisana jest w postaci symbolicznej. Przedstawia to dom podzielony na 3 piętra, czyli na piwnicę, pokój główny, pomieszczenie główne i strych. Świadomość, podświadomość i nadświadomość. I w tej samej konstrukcji postanowiłem stworzyć domek z Weroniką, w którym na poziomie świadomości będziemy mogli obejrzeć film, który skończyła w Łodzi. Jest to historia o znalezionej na śmietniku lalce. Sam domek inspirowany jest 3 różnymi przestrzeniami. Pierwsza z nich to rzeczywista pracownia Weroniki, mieszkanie i pracownia. To jest pracownia na Inżynierskiej 3, którą odziedziczyła po mnie i mieszka tam ze swoim przyjacielem Kubą. Wszystkie przedmioty, które tu widzicie, zostały zainspirowane realną przestrzenią, w której mieszkają. Zaproponowałem, że zacznę od piwnicy i zaranżuję piwnicę, czyli pokój taty, czyli tak zwaną podświadomość. Postanowiłem, że będzie to dosyć mroczna, typowa przestrzeń. Będzie to przestrzeń również pracowni, takiej ukrywanej pracowni, nieeksponowanej. Odnosi się to do mojego dzieciństwa, kiedy rzeczywiście większość rzeczy robiłem w piwnicy. To było dla mnie magiczne miejsce, gdzie skradałem się, schodziłem po schodach i w zaciszu, otoczony narzędziami, tworzyłem swoje pierwsze rzeźby. I to jest właśnie portret mój w otoczeniu niektórych prac, które odnoszą się do tak zwanego świata rzeczywistego, czyli są tu szkice Warsa i Sawy, są tu prace nad które otrzymałem od Remigiusza Bąka, artysty z grupy Nowolipie, są szkice do pracy pod tytułem Legia, którą wykonywał mój syn z kolegami kibicami, są tu maski Jusufa Dary i jest tu cała masa takich, nazwijmy, odniesień do tego, czym się tata zajmuje w rzeczywistości. Na poziomie Weroniki widzimy samą Weronikę z Kubą oglądających skończony już film, dzieło pod tytułem Film lalkowy. W tle mnóstwo odniesień
również do historii samego miejsca, czyli Inżynierskiej 3, stary plakat z pracowni Gustawa Zemły, studentów, których część później studiowała w kowalni, plakaty syna Bruna, który też miał tu epizod, przez jakiś czas mieszkał i pracował. Przez tą pracownię przewinęło się sporo osób z rodziny. Są też lalki z filmu, które Weronika pomniejszyła. To jest też taka zabawa w skalą, trochę jak z Gulliverem, że te realne postacie są po prostu raz bardziej prawdziwe, raz ma się do nich dystans jak do lalek, ale cała ta zabawa jest naprawdę, na poważnie. To mi się właśnie zawsze podobało w dziecięcych zabawach, że one są super poważne. Nikt sobie tam nie żartuje. Na samej górze widzimy mamę Weroniki, Monikę, z którą przez wiele, wiele lat szyliśmy lalki i utrzymywaliśmy się z lalek. Tak doszło do powstania pierwszego domku. To była nasza, można powiedzieć, taka wizytówka. Na poddaszu, na strychu Monika ma swoją pracownię, gdzie szyje lalki i również inne rzeczy. Po prostu siedzi wśród mnóstwa różnych tkanin i wyczarowuje te postacie, które nazywaliśmy facetami. Była to nasza rodzima produkcja, wymyślony wzór, powielany już chyba przez 10 lat w tysiącach egzemplarzy, wysyłany do różnych stron świata i wywożony również przez nielegalnie przez granicę torby z lalkami, dzięki którym utrzymywaliśmy nasz, że tak powiem, rodzinny biznes przez wiele lat. Że jakby w tym domku zawsze kryją się jakieś takie odniesienia do tego, co istnieje, do świata tak zwanego równoległego, czyli do tej rzeczywistości, którą uznajemy za naszą, jedyną prawdziwą. I to z tej rzeczywistości zagląda do nas mały, zaciekawiony chłopiec o dźwięcznym imieniu Izak. Jest to mój wnusio, syn, najstarszy syn Szymona, mojego syna, bo chodziło też o sportretowanie rodziny i otworzenie, nazwijmy, tego domku na taką sagę. To jest taka historia, taka saga o tym, czym się Althamerowie zajmują. Starsza pani, taka trochę jak babcia Weronika, z empatią do świata, znajduje na śmietniku porzuconą lalkę z sex shopu. Pozwala jej się, można powiedzieć, zrehabilitować i przywraca jej godność. I też można powiedzieć, że jest jej takim mentorem powrotu do własnej esencji. Do tego, że ta lalka ze śmietnika, jakby pogardzona, niepotrzebna, wykorzystana, jednorazowa, odkrywa w sobie dar. Bardzo ładna opowieść. Po śmietniku mi się wala. Brudna buźka, smutna minka. W czym też trapi się dziecinka? Nic się nie bój. Zaradzimy. Przy herbatce posiedzimy. Szkodzi. Daj, herbatkę się posłodzi. Dolejemy z malin soczku. Ośmielimy krok po kroczku. Zamiast mówić, co cię dręczy, niech ktoś inny cię wyręczy. Spójrz, rozejrzyj się dokoła, wybierz lalę, co zawoła, co w serduszku twoim siedzi. Wnet znajdziemy odpowiedzi. To się chyba nazywa, nie wiem, sentymenta albo coś, bo chodząc tu i szukając, poszedłem sobie na kawkę do tej codziennej.
zobaczyłem kilka takich miejsc, pomyślałem sobie, kurczę, moja córka Weronika będzie w którymś momencie poszukiwała domu miłego, żeby mnie chętnie tutaj zaproponował, żeby się przeprowadzić. Tu by się, mogłoby się jej tu podobać. Bo ona chce jechać do Kanady, świat, zmęczona trochę, nazwijmy nas taką bitewną sytuacją polską. Ja buduję swój dom teraz tylko koło mojego studia w Wesołej. A mieszkam na Kawęczyńskiej teraz u swojej dziewczyny. Jak budujesz dom? Z bali czy co? Nie, dom będzie z gliny? Nowoczesny, trochę gliny, w środku glina. Na zewnątrz będzie trochę jak dom dogoński. Jest inspirowany budowlami z miasta wokół bramy Isztar. Miasto się nazywało Ur i miało bardzo proste struktury mieszkalne, takie kubiki. Więc jakby tym poprosiłem architektkę, żeby ten kubik był jakimś odniesieniem do domu, w którym zamieszkam. Żeby przede wszystkim otworzyć ten dom na ogród, bo będzie duży ogród. Ale mam dużo dzieci, więc myślę, że ja mam tam studio, pracownię, tam mój tata, mieszka mój brat, że tam już mogę osiąść, bo i tak dużo wędruję, jak przemieszczam się. A może oni zbędą? To jest bardzo piękne. Jak chodziłem po tych uliczkach, no to naprawdę wędrując też po różnych innych uliczkach po świecie, nie wydaje mi się, żeby to było tak łatwo znaleźć taki zakątek. Czułem, że te nowe pokolenia, tak zwanych, nowe pokolenia artystów, bo też znam, mam kontakt z takimi jeszcze studiującymi w akademii ludźmi, no że to idzie w tą stronę, takiego właśnie otwierania się, że coraz więcej działań artystycznych dotyczy w ogóle takiej, jak to się ładnie nazywa, transgresywności, żeby wnieść do naszego codziennego doświadczenia taką plemienną duchowość, taką poczucie więzi. I to nie muszą być jakieś szczególne rytuały, to właśnie może być wspólne rysowanie, wspólne morsowanie, wydaje mi się całkiem piękne. To jest tego bym jakby się już trzymał, bo ja tutaj przez to morsowanie poznałem też bardzo fajną grupę, z którymi przez rok spotykaliśmy się regularnie. To musi, a to u was już jest, znaczy, bo myślę o tych saldybiańskich duszach, no bo też od was ten impuls popłynął, prawda, że ja tu jestem, a nie siedzę teraz na Kawęczyńskiej, ani na Brudnie. Ale też byłoby świetnie na przykład namówić cię na taki plener, może nawet jednodniowy. No może ten plener, może to jest pomysł. Teraz na jesieni z braćmi, z morsami, zrobimy plener, przywieziemy, no zobaczcie jakie to są piękne, to są rzeźby przecież. Gdyby to teraz to, bym to zawiózł do Bazylei. Być może trzeba by jeszcze... Mógłbym tylko parę rzeczy. No, gdyby to w Bazylei bym był tak, ja bym tu robił takie, jakby takie dłutka bym porozdawał, o, tylko że ludzie by po prostu tkali. No, są świetne, tak tam korniki, tak, widziałem. Położyłem. To jest jakby, można powiedzieć, że już na tym siedzimy. To jest jak z przypowieści, znacie tą książkę Potęgę Teraźniejszości, która się zaczyna taką przypowiastką, że siedział sobie żebrak na skrzyni i przechodził koło niego mężczyzna i mówi: nie mam dla ciebie pieniędzy, ale czy zajrzałeś kiedyś do tej skrzyni, na której siedzisz? I się okazało, że w tej skrzyni była pełna złota. To jest coś takiego. To jest. Wydaje mi się, że w ogóle jakby ta cała historia o formie otwartej, o sztuce, właśnie na tym to polega. Znaczy to chyba Beuys miał na myśli, mówiąc, że wszyscy są artystami. Tak, ale... Grupa Nowolipie to są osoby, które były na początku, jakby się mówi, wykluczone. To wykluczenie było dla nich punktem zwrotnym, bo zaczęli się zajmować czymś, co być może nigdy... Ciągle też jest moja, no ja też naprawdę tu czuję u siebie. Ostatnio tu przybyłem tu morsować z synem, z Szymonem, którego tu przyprowadzałem jeszcze jako dziecko, bo on już nie znał Sadyby. To już było dla niego miejsce, które znał przez działkę dziadka. Bruno Neuhammer. Świetny artysta. Tutaj właśnie też się kąpał w tym jeziorku jako kilkulatek. Dla nich to wszystko jest... Wydaje mi się znaczące, bo tata ich gdzieś tak próbował po swoich ścieżkach prowadzać i tak nie wiedzieli, byli tak, ale to można powiedzieć jednak ten dół rozwibrowany został. Ta świadomość, to jest właśnie niesamowite, można by mówić teraz o nasionach. Świadomość wibrującego jest jak nasionko, które po prostu
schodzi i wydaje nasiona. I to tak po prostu działa. I oni to wiedzą. Są sami artystami i sami już się, można powiedzieć, spełniają na swoich polach. 10 takich słupów, które u was leżą tam. Już 3, 4, 5 razy dawał nam takie drewno po prostu na plenery. Robiliśmy już, dużo rzeczy powstało. To on to z radością zrobił. Ja się tu 2 razy tak rozhartowałem, że to jest w zasadzie anegdota. Tu umierałem przy tym słupku, ponieważ rozpoczynając ostatni sezon, przeforsowałem. Po prostu po całorocznej przerwie 15 minut siedziałem w tej wodzie i to było za dużo. I ja chyba umierałem. Wydaje mi się, że odlatywałem, ponieważ już moje ciało zostało opuszczone częściowo. Siedziałem tak, ludzie tam sobie siedzieli w wodzie, tam prowadzili. I ja potem dopiero po godzinie, jak doszedłem do siebie, okazało się, że automatycznie po tych słupkach wszedłem, wstałem, jak w Afryce. Doszedłem do swojego samochodu, odpaliłem stacyjkę i po godzinie rozmarzania napisałem help, coś tam, kawa, czy coś, termos. I wróciłem do świata tutaj żywy. I wydaje mi się, że to był taki kolejny akt, oczywiście do pokazania, że ta forma otwarta niesie ze sobą też niebezpieczeństwa, bo można nie wrócić do tego, co jest tą twoją, można powiedzieć, metui. Z to sarkofagów z mumiami teraz w Egipcie. Ja temu teraz poświęcam projekt, bo chcę zrobić z bezdomnymi taki performance. Może go tu zrobimy w sumie, czemu nie? Dobre miejsce. To może się wiązać też z tymi belkami, bo przecież to są też istoty. To są niesamowity samouk od 13 roku życia. Wychowywał się na ulicach Rzymu i akurat gwałtownie poszukiwałem kogoś, kto mi pomoże ten heban rozpracować. I nagle jest, po prostu jak niebiosa go wysłał. Część ze Stańczakiem pracowałem, Romkiem, a część właśnie z tym Wojtkiem. I Wojtek niesamowicie sobie radzi z drewnem, robi wszystko z drewna. I z radością, myślę, że jak ogłosimy, że robimy tu plener w drewnie, to ja przynajmniej 5 rzeźbiarzy mogę powiedzieć, że tutaj przyjdzie z radością.